Przy ulicy Motokrosowej w Cieszynie trwa budowa nowej komendy Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie. Przed strażakami jednak jeszcze długa droga do przeprowadzki. Budynek musi spełniać określone standardy, jest też sporych rozmiarów, stąd szybka przeprowadzka z ulicy Chemików nie będzie możliwa. O planach związanych z nową komendą opowiada komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, starszy brygadier Damian Legierski. To jest uzależnione od finansowania tej budowy. My obecnie mamy to finansowanie roczne, więc jeżeli dostaniemy dużą pulę pieniędzy w przyszłym roku z ustawy też modernizacyjnej od wojewody, to ta inwestycja będzie szybciej zakończona. Jeżeli mniej, no to ja oczekuję, że no chcielibyśmy, żeby w 2023, najpóźniej w 2024, żeby zakończyć tą inwestycję. Strażacy cieszą się na przeprowadzkę do nowej komendy, ponieważ obecna pozostawia sporo do życzenia. W tym miejscu nie chodzi jednak o aspekty wizualne, a o funkcjonalność. Nowe budynki mają być w pełni dostosowane do potrzeb strażaków. O tym, jakie możliwości daje budowa nowej komendy, opowiada starszy brygadier Damian Legierski. Jeżeli chodzi o tą lokalizację, no to zostaliśmy tutaj przeniesieni też z takiego miejsca dość dla nas jako Straży Pożarnej ciasnego, czyli z ulicy Limanowskiego w Cieszynie, z kolei z centrum Cieszyna, czyli to było dobre. Zostaliśmy przeniesieni tutaj do tego obiektu. Tutaj są obiekty PPG i my te obiekty dzierżawimy, a oczywiście warunki lokalowe są to też obiekty z lat 70., gdzie obiekt nie spełnia tych wszystkich warunków, głównie BHP. No i jesteśmy i w Skoczowie, i tutaj w Cieszynie, nie w swoich obiektach, więc dążymy do tego, żeby mieć swój obiekt już też nowoczesny i żeby z jednej strony strażacy mogli pełnić służbę w godziwych warunkach, ale z drugiej strony również, żeby społeczność lokalna czy petenci mieli odpowiednie warunki do załatwiania spraw. Dodatkowo jeszcze mamy taką specyficzną sytuację, niespotykaną generalnie nawet w skali kraju, że stanowisko kierowania Straży Pożarnej mieści się w Ustroniu, w obiekcie naszym, w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Ustroniu, natomiast ono z założenia powinno być przy komendzie i budowa komendy również pozwoli na to, żeby to stanowisko kierowania połączyć z komendą. Dla wielu osób zastanawiające może być również, dlaczego komenda Państwowej Straży Pożarnej będzie mieściła się przy ulicy Motokrosowej, a nie w centrum Cieszyna. Warto jednak pamiętać, że JRG w Cieszynie nie prowadzi działań tylko i wyłącznie w jednej miejscowości. Strażacy niosą pomoc na zdecydowanie większym obszarze. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie obejmuje swoim zasięgiem cały powiat cieszyński, natomiast jednostka ratowniczo-gaśnicza w Cieszynie kilka gmin. Są to miasto i gmina Cieszyn, gmina Zembrzydowice, gmina Dębowiec oraz Harzlach, a także Puńców. To jest Puńców, czyli część gminy Goleszów. To jest związane z odległością i z dojazdem, z czasem dojazdu. Jeżeli chodzi o budowę nowej komendy i lokalizację, to oczywiście woleliśmy bardziej w centrum Cieszyna, żeby było bliżej. Natomiast ona była uzależniona od tej działki, którą otrzymamy. Rada Miejska i Miasto Cieszyn przeznaczyło tą działkę do Skarbu Państwa. Natomiast już potem w imieniu Skarbu Państwa starosta przekazał tą działkę nam w użytkowały trwały zarząd właśnie w tej lokalizacji na ulicy Motokrosowej w Cieszynie. Budowa nowej komendy to olbrzymie przedsięwzięcie. Postępy jednak są widoczne praktycznie z tygodnia na tydzień. Po budowie oprowadził nas oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej, młodszy brygadier Michał Pokrzywa, który wyjaśnił, jak to wszystko będzie wyglądało finalnie. Za nami znajduje się budowana część jednostki ratowniczo-gaśniczej, która będzie znajdowała się przy komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie. Zazwyczaj jednostki ratowniczo-gaśnicze numer 1 znajdują się przy komendzie, natomiast w tej chwili, jak wcześniej wspominał komendant, nasze stanowisko kierowania znajduje się w innym miejscu niż komenda. Będzie ono znajdowało się również w komendzie, tylko tak jak teraz widzimy, to ta część, która znajduje się za nami, część bram, które są wybudowane oraz część myjki, będą wchodziły w skład jednostki ratowniczo-gaśniczej. Za jednostką ratowniczo-gaśniczą powstanie budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.